godzinie 6.35 do powiatowego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie wpłynęła informacja o zadymieniu w hali sportowej, przy której się znajdujemy, szkoły podstawowej nr 6 w Kwidzynie. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy Straży Pożarnej. Pierwszy przybyły dowódca zdarzenia potwierdził przypuszczalną przyczynę, czyli zadymienie. Zadania Straży Pożarnej polegały na znalezieniu źródła praktycznie tutaj tego zadymienia, przewietrzeniu tutaj pomieszczeń. W chwili obecnej trwa cały czas oddymianie tutaj hali sportowej. Przyczyna zdarzenia na chwilę obecną jest nieustalona. W chwili obecnej budynek został praktycznie wyłączony z użytkowania. Jest odłączony od budynków dydaktyczno-szkolnych. Nie ma zagrożenia dla dzieci, które po prostu w tej chwili znajdują się w budynku, że tak powiem, no, szkoły podstawowej, nie hali sportowej. Zajęcia tutaj na hali sportowej zostały odwołane. Tak jak powiedziałem wcześniej, budynek został wyłączony z użytkowania.